Witam w kolejnym odcinku z Pucharu Świata w Fineski Jumping. Dzisiaj będzie turniej czterech skoczni z tego co widzę. Nie wiedziałem, bo nie pamiętałem na jakich to było skoczniach, ale chyba no tak, no bo Oberstdorf, Gapa. No. Więc w końcu dzisiaj coś innego mamy. I tutaj w komentarzach chciałbym, abyście napisali, kto wygrał. W sensie nie, że teraz kto wygra, tylko na sam koniec odcinka sumowali punkty i kto wygrał cały turniej czterech skoczni. Oczywiście punktów z kwalifikacji się tutaj nie liczy. To raczej nie będę ja, bo ja tutaj na pewno chociaż jedną skocznię zepsuję. Ale... stać się może wszystko na Oberstdorfie, pierwszy skok i rekord. Fajnym skoczniem jest w sumie ten Oberstdorf, jak tak teraz patrzę. 140 metrów. Nie, tam to dobrze mi idzie jak na razie. Ten turniej czterech skoczni. Jestem w pierwszym konkursie. Dałem, żeby było KO. Ciekawe, czy będzie KO. Będzie! Ja nie mogę. Dobra. Czy ja będę skakał teoretycznie najsłabszym zawodnikiem? Jest, czy nie mam szansy na zakwalifikowanie się? Dobra. No patrz. 48 miejsce się zakwalifikowało. Ale jaja. Ale jaja. No dobra. 48 miejsce. A ja ile muszę skoczyć? Nie wiem, bo nie pamiętam z kim byłem w parze. Dobra, patrzę. Będzie pokazany jest. A jestem w ogóle z tym ostatnim, jak się ten zakwalifikował? A, dobra, bo ten ostatni, z którym ja jestem w parze, to nieważne, co się nie zakwalifikował. Ja nie mogę, ale jaja. Dobra. Nie no, to chyba trafił swój raz swego. Dobra, zakwalifikowałem się i to z dobrego miejsca. Jest pierwsze. Ja nie mogę, dobra, to jeszcze tych pięciu szczęśliwców. Dawid Kubacki i Maciej Kot się nie zakwalifikowali, gdyby nie to. Ej, dobra, ten system KO to są jakieś jaja totalne, ale dobra. Więc... tutaj macie pierwsze punkty, pokażę wam wszystkie, jakie oni mają. Chociaż to w sumie teraz nie jest ważne, liczy się to ile będą mieli pod koniec, to wam pokażę. Dobra, zobaczmy. Dawid Kubacki, Stefan Konstantin Schmidt, Piotr Żyła i... wow! Będzie na pewno dwóch Polaków na podium. Na których miejscach tylko? To jest pytanie. Już Oberstdorf wiem, że jest moją jedną z ulubionych skoczni w grze. Zobaczmy, tu pójdzie drugi skok. Gorzej, gorzej, ale telemarkiem wylądowałem. I pierwsze miejsce być powinno. Dokładnie tak. No nie, no to raczej nie było innej szansy. Dobra, teraz wam pokażę wszystkie te punkty. Dobra, tak powolutku, powolutku. Tych wiecie, tam dziesiątkę najlepszych tylko weźcie, bo to inni raczej już nie mają szans się włączyć. No ale myślę, że jeżeli po prostu wygram wszystko, to wygram cały turniej czterech skoczni i tyle. Dobra, zobaczmy. Nie mogę. Kolejny tutaj konkurs teraz będzie na Gapa. Jeden trwa krótko. 4 minuty, jeden ten, no to bardzo fajny czas. Chociaż wolałbym, żeby był jednak trochę krótszy. Ale to wiadomo, turniej czterech skoczni, to nie można tak narzekać. No, dobra. Zobaczmy, co będzie teraz. Jeszcze nie było niektórych tam skoczni po dwa razy, ponieważ no chciałem ten turniej czterech skoczni do środka dać. Dobra, zobaczmy, jak mi pójdą teraz kwalifikacje. No, nie ukrywam, że trochę się stresuję. Dobra, jakbym wygrał, to bym skakał z Markusem Lindwikiem. Polacy są, którzy, no nieważne, czas na mój skok. Z jednej strony chciałbym być pierwszy, z drugiej strony chciałbym mieć 50, żeby wyeliminować pierwszą osobę, no chyba, że ona by tam tak skoczyła, żeby się zakwalifikować. Chyba bliżej mi będzie do 50 miejsca. Teraz nie wiem, czy się w ogóle zakwalifikowałem.
Jest 48. Zakwalifikowałem się. Nieważne, że ze słabego miejsca. Ważne, że i tak będę skał w sumie pod koniec. 48. To ja będę z Danielem Huberem w parze. 48. Ja nie mogę, no. Chciałem, żeby chociaż to był jakkolwiek udany skok. Dlaczego to nie ma KO? To miało być KO. I nie ma. No fajnie, fajnie. Ustawiłem wszędzie na KO i co, i nie ma, nie ma, no bo po co? Po co to komu? Dobra, za to wygram po prostu ten konkurs. No i lider turnieju 4 skoczni w sumie też teraz jestem liderem. Więc jak najbardziej. No i Maciej Kot i Dawid Kubacki, no co tutaj? Biegną tylko. Nie zmieniałem im statystyk, żeby nie było potem. Ja im statystyk nie zmieniałem. Ja nagrywam odcinek po odcinku na wielki zapas wakacjowy. Teraz czas na Kamila Stocha. Zobaczymy, jak pójdzie Kamilowi w turnieju 4 skoczni w drugiej serii, drugiego konkursu. Dobra. Będzie dobrze, będzie wygrane. W pięknym stylu. W bardzo pięknym stylu. Więc teraz czas na co? Na pokazanie w sumie wam, jak wygląda punktacja, żebyście tam to podliczyli. Ale jak na razie to chyba wszystko idzie do tego, że ja po prostu wygram ten turniej 4 skoczni. Już wszyscy, wszyscy. Pięknie. Wygrana. Elegancko. No, może już się to wyłączyć. Daniel Hubel i Andras Chore. Tutaj będą walczyć o wysokie miejsca. W ogóle z tych trzech Polaków zostałem tylko ja. A smutne to trochę, ale czy takie ważne? No nie, no, trochę jest ważne. Lecimy z kolejnym konkursem. Dobra, i chyba w kolejnym odcinku będzie podwyższenie poziomu przeciwników. Tak mi się coś wydaje, że chyba właśnie tak będzie. No chyba tak. Zobaczmy, co tutaj słychać. No i lecimy. Ciekawe, czy tutaj się zapisało, że ma być KO, czy nie. To też jest ważne. Zobaczmy. Już się zbliża pierwsza dziesiątka, już jest. Nie ma jeszcze, no już była. Też tam nie do końca pamiętam, kto jest w tej pierwszej dziesiątce. Czas na skok w Innsbrucku. Kurde, zapomniałem zobaczyć. Dobra, tam w ogóle jest odliczanie. I to jest zepsucie turnieju 4 skoczni w moim wykonaniu. To jest właśnie to zepsucie turnieju 4 skoczni mojego wykonania. No i dziękuję bardzo, do widzenia. Tyle było z wygrania turnieju 4 skoczni. Tyle. Tyle. Ale się KO nawet nie zapisało. Dobra. Chociaż leży czas, będzie na ostatni konkurs. Już lecimy od razu do rundy drugiej. No szkoda, szkoda. W ogóle są dwa pierwsze miejsca. Mogło być lepiej. Ale to nie jest aż takie w sumie ważne. No i lecimy dalej. Piotr Żyła i Dawid Kubacki na dwóch pierwszych miejscach. Stefan Kraw dopiero trzeci. Pięknie, Polacy. Piotr Żyła przeskoczył Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej. A co za tym idzie, Stefan Hula też musiał spaść. Ale to się dowiemy dopiero pod koniec odcinka. Bo teraz czas na skoki w... Gdzie był ten ostatni? Bischofshofen. Więc lecimy.
No i niestety z taką przewagą to ja nie będę ryzykował i w kolejnym odcinku też będą na takim niskim poziomie, nie no, podwyższy może trochę. Tam niektórych. Myślę, że nasze jakbym pierwszej dziesiątki podwyższył jeden, to by wystarczyło, bo i tak ci inni jak już nie mają szans, no to po co mam im podwyższać, żeby tam się wciepywali w to. Dobra, więc zobaczmy. Ostatni konkurs, turniej 4 skoczni. Oczywiście, no na punkty takie pojedyncze, no to ja bym pewnie wygrał. Więc to można takie połowiczne wygranie mi uznać, o. Połowiczna wygrana. W sensie na punkty jak do Pucharu Świata się liczy. Ale niestety na takie zwykłe, no to nie. Chociaż pewnie jeszcze tą skocznię zepsuję, bo to jest ta taka głupia, ale będę pierwszy, to może jej nie zepsuję. Nie no, no podwyższę trochę ten poziom, bo... No to, że nawet mi się tak słabo skacze, no bo to... Zero wyzwania. Jakby się w sumie liczyły punkty z kwalifikacji, to ja nie wiem, czy bym tego nawet nie wygrał na te normalne punkty. Zresztą nie, bo wiem, tam byłem 48. Czy ja wam pokazałem punkty z trzeciego konkursu tych? Nie pokazałem, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ze mnie idiota. Znaczy może tam pokazałem, no już nie pamiętam, ale... Dobrze, że mogłem pokazać, no. Chociaż może pokazałem, no już nie pamiętam, mam słabą pamięć. Okej, no to już o wiele gorszy skok. Ale myślę, że będzie kwalifikacja. Ta powinna być. Drugie miejsce. Za Anti Alto. Dawid Kubacki w ogóle jest trzeci. To bardzo dobrze. I ostatni skok. Dobra, Aleksander Zniszczo w ogóle się zakwalifikował. I awansował. Jakub Wolny za to spadł. Zobaczmy mój skok. Nie wiem, kto jest pierwszy, może Dawid Kubacki, może nie. Więc zobaczmy. Nie, nie podwyższam im poziomu. Żadne takie, nie ma to tamto, ja im poziomu nie podwyższam. Jak to takie rzeczy mają się dziać, to ja dziękuję. Ej, co tu się dzieje? Bo to przed tym, przed zakończeniem roku. Nie wiem, pewnie trzeba będzie. No i fajnie, Stefan Hula na podium, Polak. No, wam nie pokazałem wyników. Dobra, ale to nieważne. Ja nie wygrałem też. Nikt nie wygrał, haha, dobra. Reklama jeszcze. Pokazanie klasyfikacji. No mam już to pierwsze miejsce od dłuższego czasu, ale te dwa ostatnie konkursy, no w Austrii mi coś nie idzie. Ewidentnie. Plus jeden punkcik, no w Austrii mi coś nie idzie. To już prawie straciłem tą przewagę. Dawid Kłacki przeszedził Piotra Żyłę. Maciej Kot też spadł. Jest jeszcze ktoś bez punktu? U, jeszcze jest dużo osób bez punktu. Ten teraz 7 zyskał. Jakub Wolny kolejne 2. A w tym Polska pierwsza na pewno właśnie. Stefan Kraft dalej pierwszy. A ja będę teraz daleko. 12 jestem w ogóle. To dobrze. Hej. Jakby się tak uprzeć, to ja mogę to wygrać jeszcze. Żartuję. Do kolejnego odcinka. Cześć.